Panie marszałku, panie, panowie posłowie, zwracam się do liderów przygotowań imprez sportowych w Europie, na świecie. Macie państwo możliwość określić się liderami, jakich ostatnio Europa ani świat nie znał, bo z jednej strony każecie nam jeździć po niedokończonych drogach, a z drugiej strony po mistrzostwach Euro 2012 każecie nam przyjąć ustawę, która będzie nieograniczona w czasie. Kieruję pytanie do właściwego ministra. Panie ministrze, czy po przyjętych poprawkach, przyjętej nowelizacji ustawa będzie funkcjonowała w czasie nieograniczonym? To po pierwsze. Po drugie, czy zgodnie z zapisami artykułu 4 Rada Ministrów w każdym czasie będzie mogła do listy przedsięwzięć Euro 2012 dopisać kolejną inwestycję? Czy z nowelizacji wynika taka możliwość? Bo ja twierdzę, że otwieracie możliwość realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w trybie specustawy na czas nieograniczony. Po czwarte, dlaczego nie ograniczycie działania ustawy do przedsięwzięć, które już zostały rozpoczęte, albo co do których uzyskano bodaj decyzję lokalizacyjną, bo to się usprawiedliwia. Natomiast to, co wy proponujecie, to jest skandal i jedna wielka chucpa. Znajdźcie sposób na to, żeby produkować te pomysły, których tutaj z tej trybuny nie określę, w każdy inny sposób. Dziękuję bardzo.